Drodzy, witam Was w dzisiejszym codzienniku biblijnym w środę 20 marca. I dzisiaj prowadzą nas wersety, które czytamy w psalmie 116, w wersecie 12. Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? I słowa z Ewangelii według świętego Łukasza zapisane w 17 rozdziale, w wersetach 15 i 16. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. I do tego chciałem jeszcze przeczytać słowa komentarza, które proponuje nam na dzisiaj przewodnik z Biblią na co dzień, słowa Marcina Lutra. Nie ma większego i lepszego dzieła, jakie możemy wykonać względem Boga, ani też nie ma też szlachetniejszego oddawania czci niż dziękowanie. Moi drodzy, dziękowanie albo dziękczynienie to jest słowo klucz, które może nas dzisiaj prowadzić. Bo mamy dzisiaj historię z Ewangelii Łukasza, historię uzdrowienia 10 trędowatych, którzy przyszli do Jezusa, prosili Go o pomoc i w czasie drogi, kiedy szli ukazać się kapłanom, zostali oczyszczeni. Ale tylko jeden z nich miał taką potrzebę, tylko jeden z nich miał taką chęć do tego, aby powrócić do Jezusa, i aby podziękować Mu za cud, który wydarzył się w Jego życiu. I ewangelista nie bez powodu mówi o tym, że był to Samarytanin. Samarytanin, czyli człowiek pogardzany przez Izraelitów z południa, pogardzany przez tych, którzy uważali się za prawowiernych, pogardzany przez Żydów, którzy zamieszkiwali Judeę. Pogardzany ze względu na swoje pochodzenie, ze względu na to, że wywodził się z ludu, który przybył na tereny ówczesnego Izraela, dzisiejszego też Izraela, który pochodził z innego rodu i troszeczkę inaczej wyznawał swoją wiarę, poniekąd w tego samego Boga. Inaczej rozumiał Torę i no, po prostu w inny sposób Samarytanie wierzyli. W inny sposób oddawali cześć Bogu niż prawowierni Izraelici. I ten człowiek, który swoją drogą był odrzucony nie tylko ze względu na swój trąd, nie tylko ze względu na chorobę, której doświadczał, ale też ze względu na pochodzenie, jest jedynym, który powraca, aby podziękować Jezusowi za cud, który w jego życiu się przydarzył. I Jezus docenia ten gest. Jezus mówi mu, że jego wiara go uzdrowiła. No i w pewnym sensie ukazuje właściwą postawę tego człowieka. I to powinno też nas prowadzić w tym, że dziękczynienie jest formą chwalenia Boga za cud, który On dokonuje w naszym życiu. Za cud usprawiedliwienia naszych grzechów, naszych win, za cud nowego życia, które codziennie do Niego dostajemy, w codziennym doświadczaniu Bożej łaski, w codziennym rodzeniu się na nowo, za cud, który rozpoczął się w naszym chrzcie i który przeżywamy na co dzień, doświadczając więzi Bożej, doświadczając Bożej opieki. To dziękczynienie jest jedyną ofiarą, którą możemy złożyć, jedynym, co możemy zrobić wobec Boga. Możemy Mu po prostu dziękować naszym życiem za to, że uratował nas od potępienia, za to, że dał nam zbawienie. I to jest klucz też chrześcijańskiego życia, umieć dziękować za to Bogu. Dziękować nie tylko słowami, nie tylko w naszych modlitwach, ale także naszymi gestami, tym, co jesteśmy w stanie uczynić dla drugiego człowieka. Bo jeżeli otrzymaliśmy miłość od Boga, jeżeli Bóg objawił nam się w swojej miłości, to dlaczego mielibyśmy się tą miłością nie dzielić z innymi? Do tego jesteśmy powołani. Do tego powołany jest każdy chrześcijanin, aby z wdzięcznością chwalić Boga i aby dzielić się okazaną przez Jezusa miłością, okazaną nam, grzesznikom. Zostańcie z Bogiem i dziękujcie Mu za to, co uczynił. Amen.